Właśnie ruszyła jedna z największych ogólnopolskich akcji Fundacji Zoodoptuj z Andrychowa. Zoodoptuj mobilizuje, która za cel stawia sobie, chociaż w niewielkim stopniu, wesprzeć schroniska w najgorszym możliwym czasie w roku, na jesień i zimę. Inauguracja akcji przypadła na lokalne schronisko dla bezdomnych zwierząt w Żywcu, Futrzany Los, do którego trafiła karma o wartości ponad 2,5 tysiąca złotych. Przed Zoodoptuj ponad 30 kolejnych placówek w ramach akcji, na które przeznaczone będą środki w wysokości minimum 1000 zł na każdą z placówek. Akcja finansowana jest ze środków własnych, mówi Kamil Karcz z Fundacji Zoodoptuj. Akcja Zoodoptuj mobilizuje jest kolejną akcją, którą robimy w ramach naszej fundacji. Polega ona na tym, że wybraliśmy jako Zoodoptuj ponad 30 podmiotów w całej Polsce, do której jako fundacja ze środków własnych będziemy przygotowywali paczki tudzież palety z karmą, różnymi tam artykułami, które akurat potrzebują konkretne schroniska. No i to jest taka akcja, która ma na celu zmobilizować tam różne lokalne społeczności w całym kraju, bo to jest akcja ogólnopolska, i pokazanie, że tak naprawdę każdy może pomóc schroniskom, bo pomoc schroniskom to nie jest tylko i wyłącznie adopcja, ale także wolontariat, wsparcie jakieś w postaci karmy, jakieś koce i tak dalej. Tak więc my w ramach tej akcji chcemy pokazać, że każdy może pomóc, że to daje satysfakcję. No i dołączamy też taką infografikę, która przedstawia tak skrótowo, jak można pomagać. Bezdomne zwierzęta potrzebują szeregu artykułów, do których dostęp często jest utrudniony. Obok karm, koców i innych produktów niezbędne jest także zainteresowanie, i to przez cały rok. O Zoodoptuj mówi Kamil Karcz. Zoodoptuj to jest taka platforma, na której schroniska w całej Polsce mogą udostępnić zwierzęta, które mają do adopcji. Jest to dość wygodne dla internautów i dla osób, które chciałyby sobie zaadoptować zwierzęcia, z tego względu, że nie muszą fizycznie do schroniska jechać i oglądać tego na żywo, bo nie każdy ma jakby odpowiednie nerwy i taką atmosferę wewnętrzną, żeby takie zwierzaki często schorowane oglądać, a tak to każdy sobie może w zaciszu swojego domu obejrzeć takie zwierzaki, zastanowić się i sobie wstępnie jakąś tam selekcję wybrać i później już jechać sobie obejrzeć konkretne zwierzątko, które może sobie zaadoptować.